To się już nagrywa. Siemanko, witajcie, ja jestem Spotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj będziemy robili coś nietypowego, dlatego że, słuchajcie, za każdego deda na ręce będę zmieniał swojego teksturpaka na rozdzielczość niżej, czyli na prostu na gorszą wersję, powiedzmy, no, tak to nazwijmy, no, umownie, gorszą wersją, czyli zaczniemy sobie od 265X, jest to teksturpak Azure i będziemy sobie po prostu zmieniali, mam przygotowane teksturpaki do aż 1:1X, także naprawdę ciekawe zestawienie nam się szykuje. Generalnie zostawcie 1000 lajków, to jest kolejny odcinek związany jakiś z teksturpakami, a ja już nie przedłużam i widzimy się na razie. No, także lecimy sobie, zbieramy sobie, jest to 256X Texture Pack i powiem wam szczerze, że te przedmioty naprawdę są satysfakcjonujące. Zobaczcie na ten cień, jak on jest zrobiony na tym kurde żelazie. Genialnie to wygląda, naprawdę. Texture Pack sam sobie jest naprawdę genialnie wykonany. Wybrałem tutaj naprawdę fajne texture packi. Co do wełny, jest ona defaultowa, ja wiem. Natomiast generalnie, no słuchajcie, zawsze jakieś mankamenty się znajdują w texture packach. No tutaj mamy wełnę akurat defaultową, natomiast dalej jest ona giga w porządku. Także lecimy, lecimy, poleciałem kurna. No nie, no żółty już na mnie idzie. Halo, żółty. Kurde, nie może tak być. Dobra, leci, leci, leci. Ja wybiegam i pa. Człowieku, pa, wybiegam, on chciał mnie zabloczkować i nara, siema, nara. Dobra, lecimy z powrotem, złoto też wygląda satysfakcjonująco. Wszystko w ogóle w tym texture packu jest satysfakcjonujące pod kątem jakości, nie? No i ten króliczek oczywiście tutaj od Azure, to jakby to ta logo, ta ikonka. Fajnie, fajnie się to prezentuje, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, jak inne texture packy będą wyglądały. A, ja zdodałem, kurde, ja zdodałem, no tak, niedobrze. Czekaj, mordo, czekaj, TXT zmienię. Naprawdę poczeka, jak myślicie? A, dzięki. Dobra, więc zmieniamy. Teraz 128X. Dobra, żeby nie było. Teraz kolejny teksturpak. Czyli w tym momencie mamy już teksturpaka 128X. Zdążył mi zniszczyć wyro pierdzielony. No nie mogę, no. Dobra, 128X, muszę się teraz przestawić. Ale dobrze, że nie zadałem chociaż elegancko. Kurde, w ogóle, szczerze wam powiem, zapomniałem, że muszę zmieniać teksturpaki. Teraz mi się przypomniało. Dobra, gościu, gościu, dostajesz pierdziel ostry. Za moje wyro, za moje wyro. Nie ma takiego klepania. Ej, ten teksturpak ma bardzo fajne partikle, już mi się spodobały. Gaple też są ciekawe, zjedzmy sobie refilka, opędzlujmy. Tu jeszcze sobie, czy ja mam w ogóle, nie miałem miecznika w ogóle kupionego. Imagine, ja się bez miecza tak ładnie klepałem. Kurcze pieczone, pa. Ujej, odbił czołem. Ujej, żartowałem, żartowałem. Dobra, pa. Pa. Hyc. Nara. Co on robi? Ty potwór mogę, Jezus. Co za gościu, super. Dobra, ho. Już niech będzie. Jest tutaj kontenciarz odcinka, ale dobra. Ale musisz zrobić 10 przysiadów w MC. O, no, halo. Ale musisz zrobić 10 przysiadów w MC. Dawaj, no przysiaduj, ej, ej, ej. Nie, nie, nie. Halo, no, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Łe, dobra, mamy atletę tutaj. Elegancko, możemy teraz cykać SS. Ja pierdzielę, jest atleta. Elegancko, dobra. No, ile można SS cykać, dobra. Nara, elegancko, kurde, SS-ik pyknięty. No co mogę powiedzieć, nie spodziewałem się tego. Przez moment zastanawiałem się, co on robi na tym moście. Nie patrzyłem w ogóle na czas, szczerze, nie spojrzałem. Dlatego też nie wiedziałem, że on chciałby SS-a ten ziomek. Dobra, tam leci typek. Ej, szczerze? Ej, mam giga plan. Co jak ja fireballem sobie dolecę do niego? W sensie, on się przestał budować niestety, ale plan był dobry. Nie, nie chcę zdać, nie chcę zdać. Proszę! A! Kurna! Dobra, wypierdzielaj. Siema, Nara. Dobra, wypierdzielaj. A, on nie ma wy... on ma wyro. Ale jako ty, co on robi? Czemu on tam poleciał? W ogóle miałem zmieniać teksturpaka jak z deda, a ja czeku w ogóle nie dedam, jestem gigaszefem. I tak już nie mam wyra i nie mogę zdedać, prawdę mówiąc. Ale to nie nawet nie dlatego, słuchajcie. Ja po prostu nie dedam, bo jestem giga dobry. O to chodzi. Najlepsze grać w Polsce, XD, XD, XD. Dobra, lecimy, pyk, pyk, pyk. I teraz tak, ej, w ogóle ten mieczek jest satysfakcjonujący. Ten ziomek już leci na mnie. Dobra, ue, ale się blisko pojawił. Myślałem, że będzie ten. Ej, czy jeżeli on tak doleciał, to ja też tak muszę dolecieć. Czekaj. No, proste, prościutko. O nie, o nie. A, no i zmieniam teksturpaka. Dobra, czyli kolejna gierka i oczywiście kolejne tekstury. Okej, także kolejna gierka i słuchajcie, teraz jesteśmy na teksturpaku 64X, czyli na kolejnym słabszym teksturpaku, bo kolejny raz dodałem, jak widzicie już po bloczkach, one się już powoli zmieniają, to już zaczyna wyglądać inaczej, okej? Powiem wam tak, że wybrałem takie nietypowe teksturpaki, jeżeli którykolwiek z tych teksturpaków kojarzycie, albo graliście na nim czy coś, to możecie napisać w komentarzu, bo powiem wam szczerze, że naprawdę trochę mi to zajęło, żeby wybrać takie teksturpaki właśnie i patrzcie...
Mamy taki fajny połysk na tym żelazie, ale zrąbiście to wygląda. Ej, fajnie, fajny, fajny efekt. Nie wiedziałem nawet, że tutaj takie coś takiego jest. Znowu jest wełna defaultowa. Ja nie wiem, co oni mają do tej defaultowej wełny, że kurna na defaultowej wełnie grają ci ludzie z zagranicy, bo teksturpaki są oczywiście zagraniczne, z zagraniczniaków. Matko, jaki słodki psiak. Ja, ale super wyro. No, napiszcie w komentarzu teraz, czy wolicie psy czy koty. Zobaczymy. Ilu widzów woli pieski, a ilu woli kotki. Dobra, lecimy w takim razie. Tam idzie ziomal. On się tutaj coś buduje, ale tak widzę, że 50-50 mu to wychodzi. Nara. Nie wiem, co ja zrobiłem, prawdę mówiąc. Zrobiłem to strasznie dziwnie. Dobra, czekajcie, bo on leci za mną. Dobra, wie... Nie, nie leci za mną! Ej, będzie bad trade. Ja pierdykam, ja myślałem, że on w sumie nie... Ajajaj. No i tak wyszło jak zwykle. No dobra. Kurde, nie spodziewałem się tego bad trade'a, prawdę mówiąc. Teraz nie mogę znowu zdelać, bo znowu stracę... Będą się zmienić teksturpaka i znowu tym razem gierkę jeszcze będą się zmienić. Matko jedyna, wszystko będą się zmienić, ale ładne diamenty. Fajne w ogóle kolory. I też się diamenty tak ładnie błyszczą. Ej, ten połysk jest super zrobiony. Bardzo mi się podoba ten połysk. Jestem fanem tego połysku. Naprawdę, w tym teksturpaku. Vesper Time teksturpak jest naprawdę fajny. Polecam. Bardzo ładne teksturpaki. A, właśnie nie powiedziałem. Słuchajcie. Generalnie 7777 lajków, no boże, 777 lajków i teksturpaka teksturpaki wszystkie daję do opisu. Generalnie myślę, że ci, co będą chcieli, to sobie sami je znajdą tak naprawdę po nazwach, bo są nazwy od razu pokazane. Ale jeżeli ktoś by nie znalazł, to na 777 lajków ja uploaduję teksturpaki do opisu. Tak jak zrobię zawsze przy każdym odcinku, także pamiętajcie o tym. Więc jak czekacie na jakieś teksturpaki pod jakimś odcinkiem, to łapeczkę wystarczy zostawić, proste. Dobra, lecimy dalej, kurde, bo ja się rozpędzam strasznie. Ale powiem wam szczerze, o dziwo, w miarę dobrze mi idzie, nie idzie mi tragicznie. I tak źle jakbym myślał, że mi pójdzie. Przedobrzyłem. Jak ja prawie zdedałem w tym momencie. Dwa firebole naraz rzuciłem, dlatego zdedałem. Ty, imagine, ja chciałem... O, nice, da się. Dobra, wcześniej się tak nie dało budować w ten sposób, dobra. Refilek. Oj, fajny dźwięk jedzenia jest. Podoba mi się fest. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. No i dobra, wyeliminowany. Czerwony, teraz ta... Albo zrobić efekt niszczenia jako ciastko. Ej, genialny, ale teraz spadłem na pomysł. Ja dupia. Dobra, lecimy. Morski. Co? On ma wyro. Wytyfy. Czemu ja... Co? Co ja robię? Halo, co potwór? What are you doing, człowieku? Dzięki. Pozdro. Oj, imagine. Co oni robią w ogóle? Nara. Nice, zdążyłem? Zdążyłem. Super, finalek wleciał. Ale to było idealnie w czas. Idealnie w czas, tylko tutaj źle ulepszyłem. No ale dobra, już ciul z tym ulepszeniem. Zrekompensowałem to sobie tym, że chociaż zabiłem gościa i wyeliminowałem. Ej, super dźwięk. Dźwięk jedzenia jest super. W sensie to jest popularny dźwięk jedzenia. Już słyszałem ten dźwięk jedzenia w innych teksturpakach, ale ten też brzmi dobrze. Dobra, został mi Makłowiczek 2137. No okej, okay. Nick wymowny, natomiast lecimy zniszczyć mu wyro, bo on dalej ma wyro. Że lecimy mu rozwalić wyro. On widzi, że. Tutaj sobie szamie. Jezu, już myślałem, że się nie zbuduje, szczerze powiedziawszy. Przez moment już miałem takie... Nie, serio? Dobra, siema Nara. Gość jest idealnie mi na plecach jest idealnie, ja coś czuję, że on tutaj już jest. Chyba, że spadł sam. Ewentualnie też jest taka opcja, ale niby... O! Nie jest taka opcja, nie jest taka opcja! Dawaj, co potwór! Ty, wygrałem, nie muszę zmieniać teksturpaka. Dobra, kolejna giera. Kolejna giera leci. Proste, że tak. Wygrywamy kolejną. Ej, jak teraz dedam, ale ty, to będę musiał znowu zmienić teksturpaka. Ja myślałem, że w ogóle będę co chwila zmieniał te teksturpaki, a tu patrzcie, jak idzie dobrze. Ja cię kręcę, super. Dobra, lecimy. Kolejna gierka, tutaj prankowałem, że nie, ja to nie cepotwór. No i tak wszyscy już wiedzą, że ja cepotwór. Także dobra, lecimy na nich. No w sumie ja się nie inkognituję na tym kokscrafcie, w sensie gram sobie normalnie, bez inkognito, normalnie wlatuję w nich ten, wiecie, na pełnej, bez pierdzielenia się. Teraz też bez pierdzielenia od razu na wyrko. Lecimy jego. Zobaczymy, bo niektórzy robią taką taktyką, że wiecie, tylko uzbierają troszkę matsów i jazdunia już od razu po wyro przeciwnika, nie? To też jest dobra taktyka. Ja nie mówię, że nie, ale kurczę, jakoś nigdy do mnie to jakoś nie przemawiało, a teraz spróbujemy tak zagrać. Zobaczymy, czy ten strat lepiej w sensie, taka taktyka lepiej odda. No, powiem tak, niebieski tutaj się nie popisał. Czy ja też się nie popiszę? Nie, ja się popiszę akurat i dobrze mi wyszło. On teraz się odrodzi i zdeda sobie. Tylko czy... O, on ma jeszcze ochronkę.
O kurde, a fajne partikle są, już zauważyłem fajne partikle w tym teksturpaku. Ej, w ogóle ten teksturpak jest bardzo przyjemny. Powiem wam szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony, bo biorąc te teksturpaki, nie ukrywam, sugerowałem się tym po prostu, żeby były nietypowe i żeby miały coraz to mniejsze, jakby wiecie, rozdzielczość, żeby po prostu, wiecie, z nazwy coraz gorsze. A tu proszę, naprawdę póki co jest to mój faworyt w ogóle, powiem wam szczerze. Ta rozdziałka X64 jest naprawdę bardzo przyjemna. Ja zwykle jestem zwolennikiem 16, X32X ewentualnie, no ale 64X nigdy jakoś wielkim zwolennikiem nie byłem, a tu proszę. Jest jakaś tam różnica, jakaś nowość się pojawiła. Także super. Jestem zadowolony, że udało mi się odkryć coś takiego, ale nie jestem zadowolony z tego, że zdedałem, bo muszę zmienić właśnie tego teksturpaka. Dobra, zmieniamy. Kolejny teksturpak 32X, także ciśniemy. Okej, także teksturpak zmieniony, tym razem Kira 32X teksturpak. Lecimy. No i to GUI. Ja wiem, że was też to razi to GUI, ja też o tym wiem. No ale generalnie, no mówię, 32X pak. Musieliśmy zmienić. Zobaczcie, że naprawdę już te bloki wyglądają inaczej. To widać generalnie, że te teksturpaki się zmieniają. I to jest właśnie to jest w tym odcinku fajne, że tutaj tak naprawdę widzicie to, że one się zmieniają. To widać tą różnicę. I tak naprawdę zaczynaliśmy od naprawdę jakościowo mocnego teksturpaka, a w tym momencie jesteśmy już na teksturpaku 32X, który, wiecie, jest ładny, ja nie mówię, że jest brzydki, ale kurczę, jest widać tą zmianę, tą różnicę. Ciekawa sprawa. Lecimy, zbieramy te masy. Kupimy sobie to. Nie kupimy. Żartowałem. Kurde, no i zdedałem i muszę zmienić teksturpaka. W sumie dobrze, bo to GUI mi się strasznie tego eku nie podobało. Tego teksturpaka ode mnie niestety nie dostaniecie, ze względu na to, że jest to teksturpak po prostu dla was na 50k na specjal, więc po prostu wtedy dostaniecie ten teksturpak. Ja też omówię troszkę ten teksturpak bardziej wtedy. Natomiast jest to teksturpak przygotowany pod specjal na 50 000. Ale teraz wam po prostu go troszkę zaprezentuję. A potem jakby na tym odcinku stricte takim specjalowym, plus konkursu i generalnie podarowania tego teksturpaka, troszkę więcej o nim po prostu postaram się powiedzieć. Teraz po prostu nie będę o nim nic mówił. Z takich, powiedzmy, ciekawostek tego, co tutaj moim zdaniem jest mocną stroną i w ogóle. Także no, to jest generalnie teksturpak 16X teraz w tym momencie grany. Ty, ale w ogóle ta taktyka, powiem wam szczerze, z puszowaniem od razu jest giga w porządku i przekonuję się powoli do tej taktyki coraz bardziej. Zobaczymy. Dobra, pyk, lecimy w takim razie szybciutko do oponenta i zaraz zobaczymy, co on zrobi. Czy uda mu się odeprzeć tutaj mój najazd na niego. Pyk. Dobra. No proszę, udało mu się, o dziwo. Kurde, ty i zabił mnie, muszę zmienić teksturpaka. Dobra, 8X bierzemy. Dobra, to się nie liczy, słuchajcie, bo zdążył mnie zabić, kiedy ja zmieniłem teksturpaka, więc lecimy teraz teksturpak 8X. Ja pierdykam, ej, jest różnica, słuchajcie, jest różnica między 16X a 8X. To jest teksturpak 8X, w tym momencie Experimental Default. No patrzcie tą sztabkę, jak ona wygląda. Ja pierdzielę, to w ogóle wygląda jak inna gierka. To kompletnie, mocny jest ten teksturpak. Giga mocny teksturpak. Powiem wam szczerze, jaja. Ja gram w teksturpaku i patrzę, jak to się wszystko prezentuje. Naprawdę mocna sprawa. Te mieczyki w ogóle, no widać, że jest ta rozdziałka mocno zmniejszona. Natomiast dalej itemy są w sensie widoczne. W sensie ja wiem, jaki item jest który. A na tym najgorszym teksturpaku, który jest dzisiaj w zestawieniu przygotowany, no nie będę wiedział, jaki item jest który, więc to jest jakby no zobaczymy, mam nadzieję, że nie dojdę do tego najgorszego teksturpaka pod kątem w sensie jakościowym. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Ale jest na pewno duża różnica, słuchajcie, jest na pewno duża różnica. No rozdziałkowo to myślę, że sami widzicie, że to wygląda po prostu zupełnie inaczej niż przed chwilą nawet 16X był, więc kurde, nie no jaja. Ej, w sensie nie myślałem, że jest aż taka zmiana, w sensie między 16X a 8X, że jest taka aż duża różnica. To jest niesamowite. Chyba największa różnica jest właśnie między tymi dwoma jakby wielkościami jest jakby najwięcej, najbardziej odczuwalna taka dla oka. No dobra, spróbujmy rozwalić. Prawie zdedałem, w ogóle nie chcę zdedać. To jest ostatnia rzecz, którą chcę zdedać. Nie chcę tego ostatniego teksturpaka, bo jest giga ciężki. Ue, no nie, gościu, proszę, ej, please you. Tak, co jest? I opierdykam, ale jazda. Ej, tego to się nie spodziewałem. Naprawdę, ja nie myślałem, że ja dam radę z tym gościem. A tu proszę. Dobra, czekajcie, od razu na jego most się pierdykniemy. Dobra, kozacko. Dobra, na spokojnie. Dajmy mu się pobawić temu koledze, jednemu z drugim. Oni niech się bawią. Ten ma low HP. Proszę bardzo. Strefejca. O, nie, kurde. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. Dobra, zmieniamy, słuchajcie. No i przyszła pora, słuchajcie, na potwora, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, także lecimy. I to jest, powiem wam szczerze, chyba najcięższy teksturpak z tych wszystkich, bo ja nie wiem, co tu jest co. Naprawdę, w sensie, bardzo bym chciał wiedzieć, co tu jest co, ale nie mam pojęcia. Jest Iron Sword, wiem, że używam Iron Sworda. Udało się kogoś zabić, dobra. Nie wiem, co ja w ogóle kupiłem, czy ja kupiłem dwa Iron Swordy? No nie wierzę, co jest, dobra, dwa Iron Swordy kupiłem. No ja nie wiem, co tu jest co.
naprawdę. Nie udało mi się znaleźć tekstur paka 4x4, również z 2x2 też był problem, dlatego przeszliśmy od razu tak naprawdę do tekstur paka 1x1. No i sami widzicie, jak to wygląda. Tak naprawdę każdy blok jest po prostu jednym kolorem i no ciężko się gra na tym tekstur paku. Tak naprawdę bazuje teraz tylko i wyłącznie na kurczę nazwach. No tutaj wełna jest widoczna, są takie pewne elementy, które zostały po prostu jakoś tam widoczne, tak? Natomiast no ciężko, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo ciężko się gra na tym gra. No i jest to kurde najgorszy ten z tych tekstur paków, które dzisiaj przygotowałem. Mocny tekstur pak 1x1, no podwyższa FPS-y również mocno, natomiast kurczę, myślę, że nikt jednak aż tak nie będzie, że tak powiem, skłonny, żeby podbić sobie FPS-y kosztem takich bloczków, że ta gra wygląda tak naprawdę jak, no nie Minecraft, to nie wygląda jak Minecraft, słuchajcie, no. Mamy TNT, więc spróbujmy się tepnąć do niego TNT. Na szczęście mój timer jest normalnie widoczny, super. Dobra, lecimy w takim razie tutaj. No wyrko to jest w ogóle klocek jeden wielki. Oj, no i niestety, z fartem, mordo, z fartem. I tym akcentem kończymy, słuchajcie, ten materiał. Jeżeli film wam się podobał, pamiętajcie, żeby pierdyknąć łapeczkę, zostawić subika. No i napiszcie, jak macie jakiś pomysł na jakiś fajny odcinek, napiszcie w komentarzu. Także ja wam serdecznie dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo mi miło. Trzymajcie się, do zobaczenia i słyszymy się w następnych materiałach. Elo!